Witajcie moi kochani. Czasami najlepsze pomysły wpadają do głowy, kiedy siedzi się na sedesie. Nie wiem czemu. Dziwię się, że jeszcze się tym fenomenem nie zainteresowali naukowcy. Choć może się zajęli, tylko ja nie mam takich informacji. A jak się nie ma informacji, to się zadaje pytanie i szuka odpowiedzi. A kto szuka, ten znajdzie. No, chyba że dobrze ukryte. A raczej głęboko. I dziś chciałem pogadać o tym, co jest w akwarium głęboko, a nawet najgłębiej, czyli o podłożu, a konkretnie o ziemi. I ten pomysł wcale nie wpadł mi na sedesie. Kilka razy już słyszałem to pytanie, a teraz jeden z kolegów przypomniał mi o tym, zadając je w komentarzu pod filmem. Więc dziś pogadamy o ziemi. A co tak naprawdę wiemy o ziemi? Że jest płaska. No proszę, ktoś się objawił. Jak pan tu wlazł, panie Stasku? Zostawił pan uchylone okienko w piwnicy. No proszę, cóż za pomysłowość. Ale nie ma pan racji, ziemia nie jest płaska i nie wiem, kto panu takich głupot nagadał. W telewizji mówili. W której telewizji? W patriotycznej. A no tak, to jest taka możliwość. Ale niech pan w to nie wierzy, ziemia jest okrągła jak pańska dyńka, tylko uszu nie ma, bo w czasie obrotów by się gibała. To ziemia się obraca? No sorry, ale ja tu pana nie będę uczył na poziomie szkoły podstawowej. Zresztą ziemia jest tematem. Ale nie taka ziemia. Chodzi o podłoże, czyli taką ziemię, jaką pan może wykopać sobie łopatą. A to wiem jaką, znam się na tym. A skąd, jeśli można wiedzieć? Byłem grobokopem na cmentarzu. Takiej ziemi raczej do akwarium nie będziemy wrzucać. Zresztą nie do końca chodzi tu o wrzucanie, a raczej o wymianę, bo takie padło pytanie. Co jaki czas trzeba wymieniać ziemię w podłożu naszego akwarium? Dlaczego w ogóle takie pytanie padło? Podłoży na rynku mamy bardzo dużo. Część z nich to podłoża, które ulegają wyjałowieniu. Czyli zapakowane w folię mają w sobie odpowiednie minerały, które zaczną oddawać, kiedy podłoże zalejemy wodą. I oddają te minerały, oddają, aż w końcu nie mają już czego oddawać i stają się puste jak bęben. I wtedy takie podłoże należy wymienić. Bo co nam po podłożu, które już nic w sobie nie ma? A jak to jest z ziemią ogrodową, którą wrzucamy do zbiornika? Czy ziemia może się wyjałowić? I tu są dwie odpowiedzi. Jak ja to lubię. Można powiedzieć i tak, i nie. I nikt się nie przyczepi, bo oba stwierdzenia są poprawne. Ale żeby to zrozumieć, musimy uruchomić trochę naszej wyobraźni. Ma pan wyobraźnię, panie Stasku? Mam, ale nie noszę. Tak myślałem. Więc najpierw wyobraźmy sobie las. Krzyży? Pan ma za dużo wspomnień z tego cmentarza. Zwykły las, zwykłe drzewa, trochę liściastych, ale większość iglastych. Wszędzie na podłożu pod drzewami pełno opadłych igieł i liści. A gdzie niegdzie i sysunia się trafi. Tak, sysunia też. Więc mam nadzieję, że widzicie już oczami wyobraźni ten las. I gajowego, jak się skrada za jałowcami. Dobra, gajowego też. Więc mamy las i teraz zadajmy sobie pytanie. Co jaki czas trzeba wymieniać podłoże w lesie, żeby się nie wyjałowiło? Właśnie widzę lekki uśmieszek na waszych twarzach. Myślicie, no idiota, no ziemię w lesie będzie wymieniał. No, las sobie rośnie i nie trzeba nic wymieniać. Otóż to, las rośnie. Drzewa tworzą liście, igły. I sysunie. Tak, i sysunie. A na jesień te liście, igły. I sysunie spadają na ziemię. Oczywiście są liście, igły i sysunie, które nie opadną. Ale to jest mało istotne. Wszystko to spada pod drzewa, potem moknie w deszczach, gnije i przenika z powrotem do podłoża. Czyli zamyka się krąg produkcyjno-konsumpcyjny. Takie pojedyncze drzewo poprzez korzenie wciąga w siebie minerały, które są w podłożu. Wytwarza liście albo igły, albo sysunie, albo... nie zdążyłem. Które spadając i gniejąc zwracają minerały do podłoża i je nawożą. Oczywiście sam proces jest bardziej skomplikowany, ale do zrozumienia pewnych rzeczy wystarczy nam prosty, a wręcz prostacki jak pan Stasek schemat. I sysunie? Dokładnie. Czyli ziemia w lesie nie ulega wyjałowieniu, bo proces pobierania i nawożenia jest procesem zamkniętym. Jeśli go niczym się nie zakłóci, to nie ma możliwości, aby nastąpiło wyjałowienie się takiego podłoża. Dobra, ale powiecie, a co z takim wyjaławianiem się pola rolniczego, które z pewnością się wyjaławia i pan rolnik musi je nawozić? No właśnie, to jest przykład zachwiania tego procesu, który dała nam natura. Dlaczego? Prześledźmy, co pan rolnik robi przez rok czasu ze swoim polem. Oczywiście z przymrużeniem oka. Weźmiemy na warsztat tylko jedną roślinę, jedną kukurydzę z kolbą. Pif, paf. Nie wszystko, co ma kolbę, strzela. A kukurydza w mikrofali? Dobra, więc rolnik sadzi sobie jedno ziarenko kukurydzy. Kukurydza kiełkuje i poprzez korzenie pobiera minerały z podłoża. Rośnie, rośnie, aż przychodzi czas zbioru i pan rolnik wyjeżdża kombajnem. Do jednej kolby? No dobra, pożycza od syna zagorzałego kibica WKS Obornik maczetę i zapyla na pole, żeby tą kukurydzę ściąć. Ścina i zabiera do chałupy. Potem będzie ją jadł przez całą zimę. I w ten sposób wszystkie minerały, które pobrała z ziemi kukurydza, powędrowały zamiast do podłoża do chałupy pana rolnika, czyli wybyły z ziemi. I ziemia stała się o te minerały uboższa. Przypuśćmy, że ziemia miała w sobie 100 porcji minerałów i to była całość. Przypuśćmy, że jedna kukurydza zabrała z ziemi 50 porcji minerałów, czyli w ziemi zostało... I sysunia. Dokładnie tak, panie Stasku. Zostało 50 porcji minerałów. Jeśli na następny rok pan rolnik posadzi znów jedną kukurydzę, to albo ta kukurydza wpierdzieli całość, czyli 50 porcji, albo mniej i wyrośnie o połowę mniejsza. I pan rolnik już wie, niosąc tą małą kukurydzę do domu, że zima w tym roku będzie trudna i trzeba będzie żonę pognać w cholerę, bo z tej kukurydzy to oni nie wyżyją. I jeśli rolnik na następny rok posadzi znów jedną kukurydzę, to albo wyrośnie mikroskopijna, albo w ogóle nie wyrośnie. Bo kruki i wrony wydziopią. Jest też taka opcja. Ziemia na polu wyjaławia się, bo nie wraca do niej to, co na niej wyrosło. Dlatego też stosuje się przeróżne metody nawożenia, aby nie dopuścić do tego. I sztuczne, i naturalne. WKS Obornik. WKS Obornik. Nie wiem, skąd się pan na tym zna, ale nie będziemy tu chyba w to wnikać. W każdym razie, przynajmniej w teorii, gdyby rolnik posadził kukurydzę i po wyrośnięciu pozwolił jej na tej ziemi zgnić, to do ziemi wróci większość zainwestowanych w rozwój roślin minerałów. To teraz przyjrzyjmy się ziemi, którą mamy w akwarium. Ziemia jest, są rośliny, które w niej rosną. Czy my je zjadamy jak rolnik? Nie, ale przycinamy i wyjmujemy ze zbiornika, więc biorąc pod uwagę to, co mówiłem wcześniej, powodujemy zmniejszenie się ilości minerałów w wodzie i jednocześnie w podłożu. Ale, no właśnie, jest jedno ogromne ale. Ale my w akwarium mamy po pierwsze zmiany wody, czyli dostarczamy w niej minerałów, wrzucamy pokarm, który częściowo opada i się rozkłada, wzbogacając podłoże. No i w końcu mamy ryby i inne stworzenia, które swoimi odchodami nawożą ziemię. Czy więc można ziemię wyjałowić? Jeśli nie zrobimy tego z premedytacją, to nie. Nie ma takiej opcji, aby ziemia w podłożu uległa wyjałowieniu. Każda przycinka roślin może stworzyć niewielkie zachwianie równowagi, ale jest to bardzo szybko równoważone przez naturalne nawożenie ryb i przez wrzucony pokarm. Raz puszczone w ruch akwarium na ziemi ogrodowej powinno na tej ziemi przeżyć do przysłowiowej usranej śmierci. Na pytanie, kiedy wymieniać ziemię w akwarium, odpowiadam. Ziemię wymieniamy tylko wtedy, kiedy chcemy permanentnie zmienić wystrój naszego zbiornika. Nie używamy starego podłoża, bo oddzielenie go od żwiru to syzyfowa praca. Żwir można odzyskać, ziemię nie. Oczywiście jak się ktoś uprze, bo tak i już, to i taką ziemię odzyska. Tylko po co? Oczywiście nie trzeba mi wierzyć, można sobie podłoże zmieniać ile się chce razy. Przecież nie mam mocy zakazywania komuś czegokolwiek, ale moim zdaniem nie ma sensownych przesłanek do wymiany ziemi w podłożu, oprócz całkowitego restartu zbiornika związanego ze zmianą wystroju. I tyle miałem dzisiaj do powiedzenia. Dobranoc. I sysunia. To oczywiście.